Cześć! Zanim przejdziemy do tego jakże ciekawiego filmiku, przypominam tylko, że w tym tygodniu w dalszym ciągu rozdaję tego skina do M4A1S. Mam nadzieję, że ten obrońca będzie Was bronił przed spadkiem z rangi i trafieniem na toksycznych randomów. Mam jeszcze trochę skinów do rozdania dla widzów, więc zachęcam do subskrybowania kanału oraz zostawienia kciuka w górę pod filmem, jeśli Wam się spodoba i stwierdzicie, że no, ten Forever to dobre filmy robi. Także to tyle, jeśli chodzi o taki wstępniaczek, a teraz zapraszam do oglądania. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony i zapraszam Was do kolejnego filmiku z CSGO na moim kanale. Tym razem mamy demko, ale gracza, którego potesował mi jeden z moich widzów, kazał mi się przyjrzeć temu graczowi, że podobno to jest cheater. Po pierwsze, słowo cheater e, zaintrygowało mnie, a po drugie to, że zobaczcie, że ma rękawiczki. On też ma koskę, ma Butterfly'a. Zobac przyjrzymy mu się, czy faktycznie tutaj cheatuje, czy po prostu jakieś tutaj laki szoty. mu w tym mecziku siadają. Może to jest jego, wiecie, taki, taki meczek yy, życia. Czasem takie rzeczy się zdarzają. Macie jeden meczek życia, a kolejny po prostu macie 5-15 zamykacie tablet. Tutaj strasznie szybko strzelił, nie? Ten celownik strasznie mu tam lata po głowie. Kurczę, na warm-upie już takie rzeczy. Tutaj chyba z biegiem okoliczności celownikiem po głowie przez ścianę mierzył, ale obejrzymy takie kilka rundek, no i zobaczymy, czy faktycznie, gościu, to jest hax. Zobaczcie. Jest kostka, jest kostka, rękawiczki też są. W sumie powiem wam, że <grym>, takie combo mamy fajne. E, tutaj mamy safari mesha do tych rękawiczek. Myślę, że kolorystycznie w miarę to jakoś pasuje. Nie kupił sobie nic, ani granatów. Kevlar'a, Def'a, kompletnie nic. No ale zobaczymy. <grywka> Tajna pestka była dziwna, no ale zginął zginął, padło. Przyjrzymy się bliżej tym jego rękawiczkom. Nawet nie pamiętam jak, to, jaka, jak się nazywają te rękawiczki. nie są chyba konwój, nie? Jak na razie po runcie pistoletowej, nie mogę go dużo powiedzieć. Więcej widzieliśmy na warm-upie po prostu. No ale zobaczymy, może jak będą tutaj grać na, na fullu, no to wtedy jakieś karty może odkryję. Pan Private Appendix. Nie, za Apexem mi się kojarzy ten jego nick. Wie, że jest dwóch na midzie. Strasznie szybki strzał, prawda? Ten jego celownik strasznie tak... Dziwnie lata. Mnie to się po prostu nie podoba. Ale być może jakiś trigerek tutaj się czai. On chciał zeskoczyć powoli, a jednak tupnął sobie. Zobaczcie. Strasznie on wie gdzie strzelać. Widzieliście? No i defa nie ma. Ale o nim już wie. Patrzcie jaki perfidiusz. <laughs> zamiast brać tego... Zamiast iść defiozować, no to po prostu mógł wziąć e, jakąś broń i po prostu zachować na kolejną rundę. No bo i tak runda przegrana by była. A zobaczcie, chcielibyście zobaczyć, e, czy faktycznie dostał banana, czy to jest Twitter? Patrzcie. Terdaum. <grytanie> 14 dni od zarejestrowanej blokady. Oczywiście profilek prywatny. Nie posiada innych pseudonimów. Ojej, jaka szkoda. No to. Odpowiedź mamy. Na pytanie, czy to jest hacks, czy nie. Teraz tak sobie wspomyślałem, że może jednak profil zobaczyć. Oho. I Brax. Skąd on wiedział? Kurde, no wiedział, bo ma haksy. I to jest tak, i to jakie perfidne. No wallhack tutaj po prostu 100, 100%. Zastanawiam Zastanawia mnie, czy on świadomie... O Boże, jaki nejdzik. Kurde, kto to tam rzucił, takiego nejda? Taki nawet nie 2 na 10, tylko 0 na 10. Zastanawiam się, czy jego coś podkusiło, że świadomie czytuje, czy po prostu pożyczył sobie konto kolegi, czy na przykład teraz są właśnie jakieś różne metody skamu, gdzie po prostu mają dostęp do waszego konta, zmieniam wam od razu maila, hasło i tak dalej. Wielu z was pisze mi na Facebooku, że potraciliście konta, że was oskamowano, a przez to właśnie, że ktoś wam napisał, że tajemniczo macie wysłać skiny do swojego kolegi i tutaj BUM cyk podmieniają waszego trade'a i wysłacie jednak nie do kolegi tylko do gościa który się tak samo nazywa to okazuje się że to jest właśnie ten skamer a to wszystko dlatego że logujecie się na różnych takich dzikich stronach czasami dostaję też zapytania e, forever czy ta stronka jest legit a patrzę na adres strony na screeny mówię kurde pierwszy raz taką stronę na oczy widzę to potem nic dziwnego że takie skamy lecą. I tracicie konta. Być może to kąt jest, jest po prostu wynikiem złodziejstwa takiego perfidnego. Bo na kosę mógł sobie ktoś odkładać bardzo długo. A wiecie, zaczyna gości odczytywać. No i bum, po kącie. Nie dość, się konta nie odzyskać, no to jeszcze dostało waga, prawda? Lipa trochę. No i patrzcie, czat się uruchomił. Kiedy wiecie, haksy wydą za za bardzo. No to wiecie, leci, lecą takie teksty typu Easy i tak dalej, ale... No, przeciwnicy wiedzą, ci terroryści, że gościu cheatuje I to jest taki obvious. no Zobaczcie... Oj, sorki, zobaczcie, jak on fragował tutaj odstaje. Strasznie 29, zaraz będzie 30 fragów. 30 fragów w 14 rund. To jest ponad frag na rundę. I bardzo dobrze. Mimo że facet czytuje no to... Jest słabiutki jak barszcz. Ostatnia runda pierwszej połowy. No i chcę zobaczyć sobie, co tam jeszcze, jakie skiny ma po stronie Tero, który używa akurat w tym meczu. Zobaczymy, jaką wartość, że tak powiem, to konto miało i co straciło po prostu. Jeśli faktycznie facet ukradł to konto jakiemuś graczowi, to szare. Kondolencje z mojej strony, bo kurczę. To jest straszne, co się dzieje. Zobaczcie, taki perfidyż, to to jest trigger, bot, bo facet. Terrorysta nawet nie zdąży wychylić za ściany, a ten już po prostu łupie. ...buu, buu, Jeden, drugi, trzeci, czwarty strzał. Widzicie ten czas reakcji? Po prostu inhuman reactions. Facet. Flaszek? Flaszek? Stary. Na mnie flasze nie działają, prawda? Masakra. I zobaczcie, czat ten yy, 3CO tak się kurczę udziela. A zobaczcie, że. No jakoś nie gra rewelacyjnie. Jest, jest kierowany i jeszcze pisze, że tamci przegrywają. No kurde, jak gra się z takim haksem, z takim śmieciem perfidnym ch hamskim, że. No nic dziwnego, że przegrywają. No teraz nie wiem, z której strony. Prawo, lewo, prawo, lewo. Tamten Brax chyba rykoszetem ten dostał. Celował w Lemona i dostał Brax. No i ten 3CO zdobył jednego fraga. O, i patrzcie, pisze nup. No, co za kurde. Co za gnój paskudny. No, nie lubię takich graczy, po prostu mnie aż, aż mnie telepie. Pewnie nie jeden z Was by że tak powiem, podszedł do takiego w realu i go sieknął w dziąsło. <grywa> Boże. To jest tak, on idealnie pasuje właśnie do tego powiedzenia, że yy, dużo muczy, a mało mleka daje. Jak krowa. Czyli dużo dużo gada, dużo gada, pisze, spamuje, a w sumie nic nie gra. Bo jak na 17 rund, mimo że grają z takim haksem. No to fragów jest bardzo mało. A gdzie jest nasz 3CO? O, niestety padł. Jaka szkoda. A i on jeszcze pisze. Boże. Biedny lemon. I tamten 3CO pisze, że. że ci. Teraz jest... O jezu, zamieszałem się że ci, którzy grają teraz po stronie CT, oni są bustowani przez y, tego szesnastolatka. Ten dope. No, nie niezłe oskarżenia. To tak jakby powiedzieć, że, że ten y, facet, którego teraz oglądamy, że on po prostu jest dobry, że on, on nie cheatuje, to po prostu jest y, czysty skill. Że to jest po prostu czysty skill. To jest po prostu straszne, no ewidentnie facet się nie pierdzieli w tańcu. Ma odpalone wszystkie dostępne, może nie wszystkie, przesadzam, ale większość takich hacksów takich najbardziej popularnych. Typu wallhack, aimbot. aimbota takiego może stricte nie ma, może jakoś ma niekonkretnie na głowę, no bo procent headshotów 19%. Ale główkę dostał. Jest od swojego, szkoda. Może specjalnie mu sprzedał e, Heda? I uciek, a nie uciek po bombę. Wraca teraz ten Unkiz. Tak jak mówiłem, aimbota tutaj za bardzo nie widzę. Tutaj jest ewidentny wallhack i do tego połączony właśnie z triggerbotem. Że ludki nawet nie zdążą pow powychylać. A facet już wiecie, jest idealnie. O. Get headshot noobs. Boom. No, dostanie fleszyka. Jep. Zobaczcie. No, mimo, że wiecie, na, na spowiedzianym czasie 4 razy na tym t nie będzie ewidentnie widać, ale sami orientujecie, orientujecie się mniej więcej. Że facet ma tego triggerbota bota na, na stówkę. A aimbota bym tutaj raczej wykluczył. No, on chce go shoulder pickować i mi milimetr tego mm, modelu postaci się wychyli, no i już gości odpala. A aimbota nie ma dlatego, bo nie widzę takich właśnie dzik dzikich ruchów celownikiem po oddaniu strzały z, z awki, że nie ma tak jakby ustawionego tego imbota pod y, konkretny jakiś tam hitbox czy na klatkę piersiową tego typu rzeczy tutaj jest tylko triggerbot moim zdaniem i ewidentnie do, do tego i wallhack może to jest jakiś czazm, czy... czy skeleton? cholera go wie a wydaje mi się, że prędzej właśnie jakiś czazm. no i oczywiście ten now. <laughs> Uuu. No ładnie. Ładnie go załatwił. No tak, teraz patrząc właśnie na tabelę. Hmm, no to fragowo strasznie wygląda jak cheater. Zależy też jakie to są rangi. Szczerze, nie pamiętam za bardzo. Oglądając demko tylko y, tego typa. Ciężko stwierdzić, y, jaka to jest ranga, jak on, y, jak on gra. Tak naprawdę bez, bez haksów. Patrzcie, czy byk. Wspominam właśnie o randze, bo takie, taką ilość fragów można oczywiście zdobywać mając na najmniej nie Globala, bądź 10 level Face Faceit, no, grając sobie na silvery. No to wtedy wiecie, taki wynik jest easy, bardzo łatwiutki. Po prostu wychodzicie, one-tapujecie i tyle. Ten lemon fajnie się ustawił. Bo będzie mógł ewentualnie zabić plantującego. Bardzo fajny molotow. No i gdzie on się wceluje? Patrzcie, jaki tchórz. Patrzcie, jaki perfidiusz skubany. No i pójdzie na bom bombsite. A tchórz. Po prostu tchórz. To jest po prostu. Denerwuje mnie, jak jako oglądam takie po prostu temka. nie po prostu szlak trafia, że, że tacy gracze po prostu istnieją w tej grze. Jeszcze jaki, jako taki e, szacuneczek żywią do, do cheaterów, którzy na przykład e, starają się kryć albo nie, nie hakują, tak wiecie, tak, e, tak ostro, tylko na, na, na przykład na samym wallhaku, prawda? Mają wallhaka, e, nawet dają info swoim e, kolegom. Gdzie, gdzie są, gdzie jest reszta i tak dalej, ale właśnie się kryją, że tego tak po prostu nie widać. Z ilością fragów też za bardzo nie odstają, no i to mniej więcej, wiesz, tak, wiecie, taki... taka część mnie... O, zmieniałem sobie rozdziałkę specjalnie pod na nagranie i... Bum! Dwa światy. cs normalny i tutaj CS-owy cheaterski. No i właśnie taki malutki, yy, no może procent ale promil Jakiegoś tam szacunku, właśnie dla tych, którzy się y, kryją. Natomiast dla reszty takich rajowych to po prostu jest. Mm. Po prostu rąbać tak młotem, y, tym wakowym po łubie, aż się nauczy nie cheatować. Właśnie a propos cheaterów. Coś ostatnio chyba mi nie, nie poszło i z, powrotu z, powrotu, z powrotem wylądowałem w Supreme. Ie. Także ród Global trzeba kontynuować. Słuchajcie moi drodzy, co sądzicie o tym właśnie koncie, o tym meczeku, który oglądaliśmy? Czy konto zostało skradzione? Jestem pewny, że tak, no bo nikt z takimi skinami raczej nie będzie cheatował. Mało prawdopodobne. No i współczuję prawdopodobnemu właścicielowi tego konta. No także tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że materiał jak, jak, jako tako wam się spodobał. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku na moim kanale. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pozostańcie jak zwykle Forever young. I do następnego razu. Trzymajcie się. Papa. Pa.